Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nigrum i zapraszam was do oglądania 91. odcinka z naszej serii Zagrajmy w Red Dead Redemption 2 na PS4 na 100%. No i w tym odcinku będziemy dalej kontynuować fabułę. W poprzednim odcinku poprzedni odcinek był naprawdę genialny. Robiliśmy misję fabularną, z Dutchem udaliśmy się na Lagrange, żeby tutaj dogadać się z gościem, który będzie nas tutaj łódką przewozić. Jeszcze raz sprawdzę, co poster teraz zniknął, patrzcie na to. Ale w tym odcinku będziemy zajmować się fabułą, niepobocznymi rzeczami. Pojawiła się kolejna misja fabularna, właśnie na Lagrange, gdzie mamy się już spotkać z Gaczem, z gangiem i z Dutchem. Mamy się spotkać. Zemsta smakuje najlepiej. Tomas zgodził się dyskretnie zabrać członków gangu na tyły posiadłości Brontego, aby mogli go odwiedzić. Tak, jedziemy w to miejsce. Dutch powiedział, że zbierze tam część naszego gangu i my mamy po prostu dołączyć tutaj na Lagrange do niego. I cóż, zaatakujemy Angelo Bronte. Chodzi o to, że Dutchowi nie spodobało się to, jakim człowiekiem okazał się Angelo Bronte i teraz, że będziemy chcieli zrobić ten skok na bank w Saint-Denis, no to Angelo Bronte stanowi zagrożenie. I Dutch postanowił, że najlepiej będzie, jeżeli go wyeliminujemy najpierw, pozbędziemy się go, a dopiero potem zasadzimy się na bank. Plan Dutcha jest taki, że chciał on tutaj wynająć łódkę, żeby gościa, który będzie mógł nas po prostu przeprawić łódką przez bagna na tyły posiadłości Brontego. Patrzcie, już są tutaj, już czekają. Dobra, lecimy z tą akcją. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to serdecznie zapraszam was do obejrzenia. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli się też wam spodoba. I zostawcie łapkę w górę, jeśli ten odcinek wam się spodoba. Ja już tutaj, którzy nie przedłużam, chcę się jakoś do nich dostać, ale muszę też odczaić. Aha, dobra, tędy. Okej, okay. Proszę, proszę. Czekajcie, tylko ten znacznik stąd wywalę. Lecimy, zaczynamy. What's Tahiti like anyhow? I have no idea, but I hear it's paradise. That's what they said about the West. And look how that turned out. It's men, like Mr. Bronte, like Mr. Cornwall, that ruined the West. They ruin everything. So, there's no folk like that in Tahiti? There's folks like that everywhere. But in Tahiti, to my understanding, folks feed them to sharks rather than make them kings. That would be paradise. Exactly. Okay. No to się Bill dowiedział. Chciałem posłuchać tutaj tego. Dobra, zaczynajmy akcję. Zaczynajmy akcję, moi drodzy. Arthur, there you are. Come on. No dobra, lecimy. Zemsta Thomas, smakuje najlepiej. Kogo my tu mamy? Johna, Billa, Lenego. A i tu Thomas ten. Okej. Okay. No Thomas nas tylko przeprawi tutaj łódką, hey, nie? Hey Bill, you were a sharpshooter in the cavalry, weren't you? What? When we get there, maybe you could help with the suppression fire. I never said I was no sharpshooter. Oh, that's right. What was it? The nation's most loyal latrine digger, wasn't that it? Yeah, well, I fought, and I fought well. So you always tell us. You taught me something you could do with learning. Them Indians were savages. Watch your mouth there, boy. Watch it. Only type of savage in these parts are moonshine, swilling, pompous, inbred locals. Dutch, I saw things out there. I don't doubt you saw things, Bill, but your tiny little mind was too small to comprehend what you saw. What you saw was people who lost everything to savagery. Savagery of peasants. Failures come from Europe to reap some awful vengeance on God's last creation. Interesting way you boys gotta prepare for a killing. I'm sorry I wasted my life trying to teach you boys. Love you though, I do. Well, leaving love aside, you think we got this? Don't you never leave love aside, Arthur. It's all we got. Okej, już ciemno się robi, no nieźle. W nocy będziemy tutaj atakować Brontego. No, akcja będzie konkretna. Pick us up yonder. I got you. Co ja tutaj mam? Lancastera? Czy tam karabinek powtarzalny i chyba shotguna mam. Dobra, lecimy. Dobra, panowie. Czy z taką grupką podołamy? Dobra, chodzimy tu. Na pewno strażnicy tutaj jacyś będą.
Lenny, it's Bill. You're with me. Arthur, John, you take the left side. If you see a shot, you take it. Aha, okej. No dobra. Good luck, gentlemen. Arthur, dobra. Let's go. Lecimy, lecimy z Johnem. Reszta idzie w prawo. Let's go. Okej, okay, już się przeciwnicy pojawili na minimapce. Tam. Dążę za Johnem. No to co, będziemy kurde od razu strzelać? Dobra, lecimy. Na razie po cichutku, na razie. No spokojnie, widzę tych dwóch. Okej, okay, powoli. Może pierwszych uda się jakoś po cichu załatwić. Pozbądź się ludzi gruntego. Mamy już zacząć strzelać? No dobra, no. Co, i tak nas zauważyli. Dobra, musimy teraz tytoń do życia zjeść. No i zadyma. O, tu dasz. Kurde, nie widzę tego drugiego. Tam jest jakiś. Tutaj. Tak. Tutaj. A nie, już chyba padł, czy nie? Jest. Kurde, zastrzelili go. Mamy go. Pięknie, wow. No, fantastyczna zima się dzieje. Pięknie, na balkonach są. Pięknie. Uhu! No świetne to jest. Dobra, tam u góry. Kurcze. Schował się. Mamy! Oż ty w życiu, widzieliście to? Dobra, lecimy. Mam ochotę teraz strzelbę wziąć. Jak wchodzimy do posiadłości. Okej, lecimy do budynku. Czekajcie, może jeszcze tych tutaj ograbię szybciutko. Włam się do rezydencji Brontego. Ale akcja się działa, moi drodzy! Czekajcie, paru z nich. Poproszę. Nie mogę? Nie, mogę. Dobra. No, myślę, że teraz możemy ze strzelbą wejść tutaj do środka. No dobra. Lecimy. Strzelba. Załadujmy. Okej. Okay. I tak miałam broń, ale okej. Okay. Dobra, wchodzimy. Wow! Ze strzelbą się teraz pobawimy. Wow! No, to będzie dobre. O kurde, spędzimy. Pięknie. Pięknie. Ależ pięknie to zrobiliśmy. Dobra, piętra sprawdzimy. Tylko tych jeszcze tutaj co ograbię. Jeśli pozwolisz dać. O kurde, nie, czekaj, Artur, nie! Uważaj, Boże, akurat ograbiać chciałam gościa. O, ty w życiu. To było piękne. Dobra, poczekaj, John. Zaraz do ciebie dołączę, chcę jeszcze tych tu ograbić. Też może być coś ciekawego jeszcze, nie? W domu. Tutaj w domu Brontego. Chcę ich ograbić, jak mam szansę. Zaraz do Johna tam dotrzemy, nie? Tak, pomogę Johnowi, ale chcę zobaczyć, czy tutaj też coś ciekawego jest. Może coś znajdziemy. No tatka jakaś, patrzcie. Kurczę, no. Czemu zniknęło? O, teraz jestem. Może coś znajdziemy interesującego, wiecie, jakieś informacje albo jakieś cenne rzeczy. Telegram do komendanta Lamberta. Komendant Lambert potrzebuje jak najwięcej ludzi na zajezdni tramwajowej. Żadnych ludzi w dzielnicy handlowej aż do odwołania. Angelo Bronte, patrzcie na to! Widzieliście to? O kurde, czyli jednak ten. Znaczy już my wiedzieliśmy, że to on nas, na nas nasłał mundurowych, ale widzieliście to telegram wysłał, kurde. Idę, zaraz.
zaraz pójdę tam, ale chcę jeszcze tu sprawdzić, co to jest. Lista kont. Okej, mamy jakieś nazwiska. No dobra. Intrygujące to wszystko. Dobra, sprawdźmy te jeszcze pomieszczenia. Ja wiem, że oni tu sprawdzają dół, ale może ja coś znajdę, co będę mogła podnieść czy coś, czego oni na przykład mnie nie wezmą, nie? Może, wiecie, jakieś na przykład paczkę papierosów znajdziemy dobrych. Dobra, tu mamy jeszcze gościa, ograbmy go. Zaraz pójdziemy na górę. Ależ się akcje dzieją. Ależ się akcje dzieją, no kurde, Bronte, szykuj się. Czekaj, czekaj, Bronte, raz. Dobra. Tu jeszcze tego możemy ograbić. I zaraz pójdziemy na górę. Oh my god, patrzcie, nie ma ręki. Nie no, nic tutaj do zbierania takiego nie ma. Dobra, lecimy na górę, już nie przedłużam. Bierzmy strzelbę i lećmy na górę do Johna. Ale ten kurde, jak go ostrzeliłam, to aż wyleciał razem z tym witrażem. Dobra, lecimy. O nie! Wow, jest! Dobra, w jednym z tych pokoi powiadasz. Tutaj się dostać nie mogę. Wchodzimy. To nie on, to nie on. No ale szukamy, szukamy. No trzeba się spodziewać, że w każdym pokoju ktoś może być. Ale też warto tutaj się rozejrzeć. Patrzcie, jaka szafa, to jest szafa? To jest chyba szafa. Kurde, jaka pozłacana. Widzieliście takie rzeczy? Dobra, sprawdźmy, czy czegoś nie ma tutaj na tych szafeczkach i się też nie da otwierać. Ale nie. No dobra. Fajnie by było, jakby Artur cały czas miał wyciągniętą broń. Dobra, sprawdźmy te pomieszczenie. Okay. Wow. Dobra, jest. Tu jest Angelo Bronte. Oż tu w życiu. Myślałam, że będzie w ostatnim. No teraz to przepraszam, co? Name your price, every man have a price. Eh? Okay, okay, no, I surrender, I surrender! Should we kill him? Nah, let's take him to Dutch. You can carry him. I ain't touching that piece of shit. Dutch się, Bronte. Dobra, ograbmy go. Jeszcze. Kurde. $155 miał, srebrny pierścień z emblematem do tego. Dobra, zaraz go wezmę. Ale chcę jeszcze zobaczyć. Może, o właśnie, tutaj możemy to przeszukać. Sprawdźmy, rozejrzyjmy się tu jeszcze. Tu nie mogę nieść więcej takich przedmiotów. No dobra, zaraz go weźmiemy. Czekaj, czekaj, chcę jeszcze się rozejrzeć. Co to jest? Mamy jakieś zdjęcie. Fotografia, zdjęcie Angelo Brontego. Zbadajmy. Tak, tak, zabierzemy go. Benefactor of the year. Okej, okay, odwróćmy, może coś z tyłu? Nie. Tak, ja go niosę, wiem, wiem. Spokojnie, John. Jeszcze było jedno pomieszczenie. Kurde, no. No to może jak będziemy wychodzić, to pomieszczenie sobie obadamy. No dobra, weźmy Brontego. Weźmy go. O kurde, dorwaliśmy go. Ale nie zabiliśmy. Słyszycie to? Mundurowi! Zabierz Brontego do Dutcha. O kurde. Mundurowi. No dobra, musimy się spieszyć. Szkoda, Arthur Morgan. Oż ty w życiu. No dobra. Kurde, porwanie! Zaraz, ja mam lecieć na dół czy na górę w końcu? Kurde, patrzcie, ci już nie żyją. Nie, na dół musimy lecieć. Dobra, oni będą nas osłaniać. Dobra. Oni będą nas osłaniać. Dawajcie, dawaj, dawaj, dawaj. No dobra, wrzucam go. Ja nie mogę, nie mogę zostawić. Nie, dobra, mogę strzelać. Okej, dobra, mogę strzelać, więc jest spokojnie. Pięknie. Okej, mogę strzelać, więc... Ruszam się, ruszam, lecę, lecę. Szkłaniajcie mnie, ja też staram się strzelać, ale wiecie, ciężko jest. Trzymając, kurde, Brontego jeszcze.
Okej, okay, mamy go. Z tyłu, gdzieś tam. Z tyłu. Jest, pięknie. O kurde, no musimy go... Musimy uciec z nim, nie? Gdzie jest? Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest? Dobra, do łodzi. Tutaj, 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 do łodzi. Ależ akcje się dzieją, jaka zadyma. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy z nim łódź, szybko. Jest, udało się. Ale akcję prowadziliśmy tutaj, zadymę nie słyszeliśmy. A kurde. Spadamy, spadamy szybko. Hey, big man. We gonna ransom you or what? You're pathetic. Well, I am. Because from where I'm sitting, you're the one deserving of pity, my friend. All your men, all your money, it weren't no match for a bunch of bumpkins. You are nothing. You do nothing, you mean nothing, you stand for nothing. Me, I run a city. And when the law catch up to you, you will die like nothing. I am this country. You are what people are running from. I possess things that you will never understand. Oh, you don't even possess your own men. $1,000 to the man who kills him and sets me free. No, wątpię. What are you going to say now? They are even bigger fools than you. No doubt. The law will find you. Already, the dogs are on the way. Oh, yeah. Oh, you're right. You are so right. They are good at smelling filth, huh? So filth has got to be disposed of. Your friends, the Pinkertons, are gonna come and rescue you, you repulsive little maggot. Call them now. You call them. Jesus. What part of your philosophy books cover feeding a fellow? The goddamn alligator, Dutch. The part that covers weakness. That part. I don't know. Well, I do. It ain't nice. I know it, but it is us or him. I figure it might as well be him. O kurde. Widzieliście, co Dutch zrobił. Masakra. Oj, chyba dla Johna i dla Artura się to nie spodobało. Dla reszty też nie. No, Dutch się zmienił i to dość mocno. Misja wykonana, nie? Zemsta smakuje najlepiej. Zobaczmy sobie, jeszcze dziennik wam pokażę. Gang atakuje posiadłość Brontego od strony rzeki, aby pozbyć się jego ludzi i zemścić za zasadzkę na stacji tramwajowej. Przeszukaj wszystkie pomieszczenia posiadłości Brontego. No, myślałam, że będzie w ostatnim, a okazało się być w drugim. Zanieś Brontego na łódkę w czasie poniżej 1 minuty 30 sekund, oddaj 20 celnych strzałów w głowę i ukończ misję nie wykorzystując przedmiotów uzupełniających zdrowie. No cóż, dobra. Zobaczmy sobie dziennik, to jakieś nowe wpisy. Tego wpisu chyba raczej no, nie będzie. Zaraz zobaczymy. Co tu mamy? Ten szmaragd był tak samo. Aha, tu z tym szmaragdem i drugie. Zaniosłem lekarstwo tej dziwacznej parze, bo się czymś solidnie potruli. Przeżyli, ale raczej długo nie pociągną. Są jak dwa cyrkowe klauny. To ten pan Black i pan White, ci dwaj więźniowie, którym pomogliśmy. Dalej, tutaj ten spalony las, który wam pokazywałam. I to wszystko, okej. Okay. Czyli nic więcej się tutaj nie pojawiło. No to się jeszcze pojawią wpisy. Ojejku, no Dutch solidnie się zmienił, solidnie. Stał się no kimś zupełnie innym. $95 grzywny. O kurczę, no gdyby tutaj poster się pojawił, to mogłabym zajechać do Rose i to spłacić, ale się nie pojawił, bo przecież jest... No, jesteśmy poszukiwani.
Kurczę, no do Sandyni nie bardzo, bo jest to oznaczone tą linią przerywaną, więc tutaj będą na mnie polować, jak tylko mnie zobaczą. Sprawdźmy, co się gdzieś, coś się gdzieś jeszcze pojawiło, czy też i nie. Valentine nie bardzo, Strawberry też nie. Tutaj tylko w Anesburgu. No dobra, sprawdźmy tą misję fabularną, którą mamy. Jeśli to jest napad na bank, ktoś by chciał porobić parę innych rzeczy. Bankowość stara amerykańska sztuka, to jest już ten napad na bank. No albo zrobimy ten napad na bank, no bo w sumie tak się zastanawiam, co innego my tu mamy. Jeżeli chodzi o pozostałe misje, to sobie je porobimy tak czy siak, nie? Z tym Jimbo Callowayem to też sobie tą misję zrobimy. Możemy ją i tak czy siak później zrobić, więc to nie stoi na przeszkodzie. Okej. No dobra. Bankowa staroamerykańska sztuka. Tak, to jest ten napad na bank już. Kurczę, no szkoda, że tutaj ten poster się nie pojawił, bo gdyby się pojawił, to byśmy sobie mogli to zrobić. Przy okazji zapłaciłabym grzywnę i przy okazji bym tutaj złapała jakiegoś bandytę. No nieźle. Dobra, sprawdźmy, jakie nastroje panują w obozie. Że tą misję, jakbyśmy się już za nią zabierali, to w następnym odcinku. Morning. Everything okay? Yeah, I'm fine. Why? No reason. Mam słychać, jak Huzeja i Daczku gadają. Żebym posłuchać. Na razie do nich nie będę podchodzić. We've done the work. I've been in town, looking, watching and waiting. I've tested it as well as I can. It's the right plan. I know. I just... Between you and me, I'm nervous. Okay. I suppose that's it. You're never nervous. That's been my job all these years. I know. You're sure? Certain. Well, not certain it will be done, but certain it can be done. And certain this is the only way I see we can do it. Good morning. I've timed it out more than once. Well, you're the expert. Okej. Okay. Myślę, że w następnym odcinku sobie zrobimy tą misję fabularną. Myślę, że możemy ją zrobić. To jest misja fabularna, która jak już się potoczy, to za nią się potoczy mnóstwo misji fabularnych i dopiero za jakiś czas będzie taki motyw, że będzie można wrócić do rzeczy pobocznych. Więc na przykład jeśli coś tam jeszcze macie pobocznego i chcecie zrobić, no to radzę wam to zrobić. Zwolnienie Billa ze służby. Patrzcie na to, on o tym mówił na łódce. Niniejszym zaświadcza się, że Marion Williamson zostaje zwolniony dyscyplinarnie ze służby wojskowej Stanów Zjednoczonych z uwagi na próbę morderstwa oraz dewiację. Dnia 27 grudnia 1892 roku oficer dowodzący pułkownik Harold T. Irving, 15 pułk piechoty. Okej. Okay. Dobra. Patrzmy, co jeszcze. Może z kimś będziemy mogli tutaj pogadać czy coś? Gulasz nie jest gotowy. Okej. Nieciekawie się tu dzieje. No, jestem ciekawa, czy ktoś skomentuje to zachowanie właśnie Dacza, nie? To jak on to zrobił, nie? Postąpił. Morning, Arthur. Szukam Johna, ale Johna kurde nie widać nigdzie. Teraz to ja się zastanawiam. Strauss. Ktoś, kto z nami tam był. W sumie Lenny z nami był. Może Lenny coś powie? Morning. Morning, Arthur. It's either reading or robbing with you, ain't it? A fella can do both. Anyway, don't let me disturb you. All right, Arthur. Okay. Za bardzo tutaj nie widzę za dużo osób. Hello. No nie ma tu nigdzie. Hey, Mary Beth. Nie wiem, Johna, Billa. Lenny nic nie skomentował w ogóle tego w żaden sposób. To jest ciekawe. Zobaczmy, czy dla Pearsona możemy coś przekazać. Czy coś mam tutaj? Tutaj tego jesiopra możemy przekazać. W sumie te jaja aligatora też możemy je przekazać. Nie przydadzą się. Okej, budżet obozu. $25. No dobra, moi drodzy, no słuchajcie. Myślę, że to zadanie fabularne zrobimy sobie w następnym odcinku. No chyba, że pojawi się tutaj w Rhodes ten poster. Wiecie co? Myślę, że jeszcze w tym odcinku zajadę sobie do Rhodes i spłacę sobie tą grzywnę, no bo $95 troszeczkę, wiecie, no. Ktoś może tutaj za nami, kurde, jeździć.
Więc myślę, że pojedziemy sobie na koniec odcinka spłacić tą grzywnę. Może coś się jeszcze wydarzy po drodze, zobaczymy. Może coś się podzieje. A tą misję fabularną będę chciała zacząć w następnym odcinku, że mamy jeszcze parę minutek na koniec tego odcinka. No, możemy sobie pojechać i spłacić tą grzywnę. Może coś natrafimy po drodze. Czyli tak się zastanawiam, czy coś jeszcze tutaj gdzieś mamy. Ale nie, myślę, że w następnym odcinku będziemy mogli spokojnie robić tą misję fabularną. I to jest właśnie taka misja, ta z tym bankiem w Saint-Denis. Ja tu nic wam nie chcę mówić, tylko po prostu mówię, że jeżeli na przykład sami gracie, to jeśli na przykład macie jeszcze jakieś poboczności, czy chcecie, to ta misja nie sprawi, że jakieś tam poboczne rzeczy wam znikną, czy coś, ale staram się zrobić jak najwięcej tam pobocznych rzeczy, które tam miałam. Jeżeli chodzi o tego Jimboy Callaway'a, no to możemy to zrobić później, więc tam nie ma powodów do obaw. Tylko po prostu to będzie tak, że ta misja fabularna po jej zakończeniu, później będziemy lecieć samą fabułą przez jakiś czas i dopiero po jakimś czasie, jak zrobimy już większą część fabuły, znowu wrócimy tutaj na te otwarte tereny i w ogóle będziemy mogli robić poboczne rzeczy. A póki co, jak zrobimy tą misję, to będziemy lecieć z fabułą. No dobra, no to lecimy, zobaczmy. Może się pojawi tutaj ten plakat z tego poszukiwanego, zobaczymy. No wcześniej był, sami widzieliście, że pojawił się kolejny. Więc nie wiem czemu on tak znika, się pojawia. Zapłacimy sobie grzywnę. Może się zaraz pojawi, czy coś, zobaczymy. Ale wolę tą grzywnę zapłacić, wiecie, że mam skupani z głowy. Przepraszam, nie chciałam tak w paru wybrać. $95 Lemoyne. Proszę. Nie, no nie ma teraz. Nie ma żadnego listu gończego. Szkoda. No dziwne. Wcześniej był, znowu zniknął. Nie wiem czemu tak się dzieje, że pojawiają się, znikają. Dziwy. Wiecie co, moglibyśmy sobie jeszcze zajechać do Catfish Jackson i sprawdzić sobie jeszcze to miejsce. Ponieważ tutaj ja miałam coś takiego, zobaczcie. Włamanie do domu, właśnie, mamy włamanie do domów, bądź do na przykład jakiejś tam działalności, sklepów i tak dalej, informacje, które zdobywamy. I tutaj mam, dalej to jest jako moje zadanie, żeby włamać się do domu w Catfish Jackson, ale pamiętacie, że przecież w Catfish Jackson my byliśmy, zbieraliśmy tam dług dla Straussa. I tak sobie pomyślałam wcześniej, że sobie myślałam, że może sprawdzę to poza nagraniem, a teraz sobie tak myślę, skoro mamy jeszcze parę minutek na koniec tego odcinka, to sobie możemy to sprawdzić. Zajadę w to miejsce i zobaczymy, o co chodzi, bo ja przecież tam byłam, zbierałam dług, tak naprawdę wyczyściłam całe to domostwo, więc nie wiem, czy ja muszę tam jakby wejść bez, nie będąc w zadaniu żadnym, nie będąc w trakcie robienia żadnego zadania, muszę tam po prostu wejść do tego domu, żeby to mi się odhaczyło, czy może jeżeli nie robimy zadania normalnie, sami tam wejdziemy, to coś się pojawi? Zaraz sobie sprawdzimy. O, patrzcie, mamy coś. Just shoot the shackles. One bullet. That's all. You helped me before. It just cost you one round. Yeah. Hey, what are you doing? God, mister. Shoot the chains. What the hell? Uciekaj. Już. Nie będę ci pomagać. Nie, no kurde, już nie wiem, już nie pamiętam, który raz ja go już spotykam, już ile to jest razy, no ale już naprawdę bardzo, bardzo dużo razy. Nie ma mowy, nie ma takiej opcji. Idźmy sobie. Nie, no kurde, już któryś dobry raz, kurde, dla gościa pomogłam. To jest cały czas ten sam kolo, cały czas daje się złapać i cały czas muszę go ratować, kurde, z opresji. Sprawdzimy sobie to domostwo Catfish Jackson, a w następnym odcinku będziemy robić fabułę i myślę, że następny odcinek już poza nagraniem sobie wrócę do obozu i wiecie, następny odcinek sobie zaczniemy od zadanka fabularnego. Jeszcze wiecie co, tak mnie korci zajrzeć tutaj i zobaczyć, czy ja bym się tutaj gdzieś nie natknęła na pumę. Przepraszam, nie na pumę, tylko na panterę. Wiecie.
Karabinek powtarzalny. Tak się przejedziemy, wiecie. Dlaczego by nie? Okej. Okay. Się tak chcę rozejrzeć. Pamiętacie, tutaj wcześniej polowaliśmy sobie na panterę. To jest jeleń. Się tak chcę rozejrzeć, zobaczyć, czy ta pantera tutaj się zrespiła, czy też nie. Na razie na to się nie zanosi. Nie wygląda. Nie, chyba jej nie ma. Myślę, że gdyby miała tutaj być, gdyby miała się zrespić, to już by się zrespiła. Już bym niedawno zaatakowała. No nie widać jej, nie ma. Dobra, jedziemy do tego Catfish Jackson, ponieważ chcę sobie je sprawdzić. O co z tym chodzi? Dlaczego to mi się nie odznaczyło? Może to się nie liczyło, że jak byłam w trakcie zadania, to się nie liczyło, że mimo to zajrzałam do tego domku, ale no nie policzyło mi się, bo byłam w zadaniu, że muszę jakby wejść do tego domu w momencie, kiedy jestem, wiecie, no. Sama tutaj. Patrzcie, jak Artur się skrada teraz. My już tu byliśmy, na pewno pamiętacie to dobrze. Ja już to miejsce ogarnęłam całe. Już to miejsce całe zrobiłam, widzicie, ono jest już całe wyczyszczone, ale chcę sprawdzić, o co tutaj chodzi, dlaczego tutaj gra ciągle mi to zaznacza. Czekajcie, sprawdźmy teraz, czy jak już weszłam do domu, to się to odznaczyło. No nie, nie odznaczyło się, patrzcie. Czyli tutaj coś musi być ukrytego, w sensie coś musi być. Nie wiem, czy to dało się zebrać. Patrzcie, to jest ten chłopiec. Wow! Patrzcie! Pamiętacie go? O kurde, no nic, no muszę go pobić. Oż ty w życiu. Nate. No musiałam go, kurde, miał nóż, nie? Chciał mnie zabić. Twardy zapach maskujący. Pamiętacie go? To był syn tego pijanego dłużnika. No kurde. Został tu, ale... Jezus. Zaatakował nas. No ale my też już tutaj byliśmy w tym całym jego pomieszczeniu i też tak naprawdę tutaj już wszystko pozbierałam, co tylko się dało. Żadnych jakby no, kosztowności, żadnej ukrytej skrytki, niczego tutaj nie ma. No nic, no musiałam go pobić, no bo mnie zaatakował. Ojejku. No i czekajcie, no dalej się to zaznacza. Patrzcie. Zobaczcie. A, to odwiedź innego dnia. To będzie kontynuowane później. Wróć do domu burmistrza po zmroku, odwiedź Marko Trajnika. Ale patrzcie, teraz nie ma tego. Nie ma już tego, czyli chodziło po prostu o to, żeby wrócić do tego domu i pobić tego kurde gościa? Naprawdę? O to chodziło? Okej, dobra, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieć taki przypadek, że będziecie już w tym domu, ograbicie go całego i dalej będzie wam gra pokazywać, że macie miejsce do obrabowania, to trzeba wrócić i kurde pobić właściciela domu i zadanie się odznaczy. Dobra, no sami widzicie, no nie ma tego zadania. Patrzcie, zniknęło. Czyli... Nie wiem, no może chodziło o to, że ograbić dom, no ale ja już zrobiłam to wcześniej. Ale nie rozumiem, dlaczego to dalej było, jak ja już tam wszystko zebrałam. Co, pobiłam tego gościa i teraz to zadziałało, tak? No dobra, moi drodzy, słuchajcie. Ja myślę, że w tym miejscu, w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Ja już poza nagraniem udam się z powrotem do obozu i w następnym odcinku zajmiemy się tym zadaniem. Chciałam się tym zadaniem... zająć w następnym odcinku, ponieważ jest to dość fajne zadanie, długie, ciekawe, wybaczcie, ciekawe, no i to jest takie zadanie, które naprawdę tutaj bardzo dużo się podzieje, naprawdę bardzo dużo to zadanie tutaj zmieni i fabuła się naprawdę potoczy tutaj, no, epicko, naprawdę niesamowicie, w naprawdę niesamowitym kierunku. Więc moi drodzy, ja mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli tak, jeżeli wam się spodobał ten odcinek, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym w ogóle, no... Nie wiem, no co waszym zdaniem tutaj, o co tu chodziło z tym włamaniem do domu, do Catfish Jackson? Ja wcześniej już tu byłam.
Zrobiłam tu wszystko. I teraz jak tu wróciłam i pobiłam chłopca, to chyba nie chodziło o te słodycze, które stamtąd zebrałam. No to błagam, to chyba nie chodziło o to. No ludzie, napiszcie w komentarzach, dajcie znać, o co według was tutaj mogło chodzić z tym. Dlaczego teraz mi zniknęło, dlaczego wcześniej to nie zniknęło, mimo że ja już tam byłam. Czy gra czegoś nie zatrybiła, czy gra czegoś nie załapała, naprawdę nie wiem. Zachęcam was gorąco do zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco, żeby was kolejne odcinki z Red Dead'a i też z innych serii nie ominęły. I zachęcam też do obejrzenia... O, co za dźwięki. I zachęcam też do obejrzenia innych serii, do obejrzenia innych playlist na moim kanale. Może coś jeszcze ciekawego znajdziecie, co wam się spodoba. Ja mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!